Black Hornet 3 to najmniejszy wojskowy dron na świecie. Ten niezwykle lekki bezzałogowiec, ważący jedynie 33 gramy, jest częścią systemu Personal Reconnaissance System. Został wyposażony w 3 kamery, które zapewniają operatorowi obraz także w warunkach nocnych. Może poruszać się z prędkością do 21 km na godzinę, pozostając w powietrzu przez 25 minut. Potrafi osiągnąć pułap do 30 metrów i działa w trudnych warunkach, nawet przy wietrze o prędkości do 40 km na godzinę. Zasięg operacyjny urządzenia wynosi do 2 km, co pozwala na prowadzenie rozpoznania terenu bez narażania życia żołnierzy. W 2019 roku Wojsko Polskie zamówiło 40 zestawów tego systemu, przeznaczając na nie ponad 14 milionów złotych. W skład zestawu wchodzą 2 drony oraz stacja bazowa, umożliwiające żołnierzom szybkie i bezpieczne zdobywanie danych wywiadowczych. Mayfly to polskie mikrodrony opracowane przez firmę Asseco, które zostały wprowadzone do użytku przez Wojsko Polskie w 2022 roku. W ramach realizacji kontraktu firma dostarczyła 6 zestawów, z których każdy zawierał 4 drony. Łączna wartość zamówienia wyniosła ponad 4 miliony złotych. Urządzenia ważące zaledwie 1600 gramów są wykorzystywane przez wojska specjalne. Każdy dron ma wymiary około 35 cm szerokości i długości, jest wyposażony w 4 śmigła i może operować na wysokości do 2000 metrów. Maksymalny zasięg wynosi 2 km w terenie otwartym oraz 300 metrów w terenie zabudowanym, przy maksymalnym czasie lotu sięgającym 30 minut. Jedną z kluczowych cech bezzałogowców jest ich zaawansowany system łączności, odporny na zakłócenia wywoływane przez systemy walki radioelektronicznej oraz technologie antydronowe przeciwnika. Dzięki temu pozostają niezawodne nawet w wymagających warunkach bojowych. Dodatkowym atutem drona jest błyskawiczny czas przygotowania do użycia, wynoszący zaledwie kilka minut. Pozwala to na ich szybkie zastosowanie w operacjach wymagających natychmiastowego rozpoznania, na przykład w celu oceny zagrożenia przed wejściem do budynku. ScanEagle to taktyczny, rozpoznawczy, bezzałogowy statek powietrzny opracowany przez amerykańskie firmy Boeing i In-Situ, stworzony z myślą o realizacji misji rozpoznawczych na potrzeby sił zbrojnych. Konstrukcja drona jest modułowa i wykonana z lekkich, wytrzymałych kompozytów, a jego napęd stanowi tłokowy silnik poruszający dwuopatowym śmigłem pchającym. Wyposażenie obejmuje stabilizowaną głowicę z kamerami optoelektronicznymi i termowizyjnymi, a także systemy do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych oraz anomalii magnetycznych. Start urządzenia odbywa się za pomocą pneumatycznej katapulty, a lądowanie z wykorzystaniem systemu Skyhook, który przechwytuje dron na specjalnej linie. Statek może działać autonomicznie lub być kontrolowany przez operatorów z Ziemi dzięki systemowi nawigacji GPS i kontroli lotu GuideStar. Dron zdobył uznanie w wielu krajach, w tym w Polsce, która w 2010 roku nabyła zestaw składający się z 10 aparatów w ramach amerykańskiego programu zagranicznej sprzedaży militarnej. Blackjack to amerykański bezzałogowy statek powietrzny, zaprojektowany jako większa i bardziej zaawansowana wersja ScanEagle. Aparat zbudowano w układzie górnopłatu, z kadłubem umieszczonym między dwiema belkami ogonowymi, które zakończone są skośnymi statecznikami pionowymi połączonymi sterem wysokości. W przedniej części kadłuba znajduje się głowica obserwacyjna, przystosowana do realizacji misji rozpoznawczych. Bezzałogowiec ma długość 2,5 metra, rozpiętość skrzydeł wynoszącą prawie 5 metrów, masę własną 37 kg oraz maksymalną masę startową 61 kg. Jego napęd stanowi silnik tłokowy, umożliwiający osiągnięcie prędkości maksymalnej 138 km na godzinę oraz zasięgu 93 km. Polskie Siły Zbrojne posiadają 2 zestawy tego systemu. Pierwszy, obejmujący 5 aparatów latających oraz 2 stacje kierowania, został dostarczony w 2018 roku. W sierpniu tego samego roku podpisano umowę na dostawę drugiego zestawu. Aeronautics Orbiter to izraelski bezzałogowy aparat produkowany przez Aeronautics Defense Systems. Przeznaczony głównie do zastosowań wojskowych, znajduje również zastosowanie w monitorowaniu granic, zarządzaniu kryzysowym i operacjach poszukiwawczo-ratowniczych. Ma kompaktową konstrukcję, umożliwiającą łatwy transport i szybkie przygotowanie do lotu. Zakupione przez Polskę aparaty zostały zmodernizowane do standardu Orbiter 2, w których między innymi zwiększono prawie dwukrotnie czas przebywania w powietrzu, czy przystosowano do zainstalowania cięższej, charakteryzującej się lepszymi parametrami głowicy dzienno-nocnej.
napędzany silnikiem elektrycznym osiąga prędkość przelotową około 60 do 90 km na godzinę, z czasem lotu do 4 godzin na pułapie 3 km. Największa prędkość, jaką może rozwinąć, to 130 km na godzinę. Wyposażony w zaawansowane systemy optoelektroniczne, w tym kamery dzienne, nocne oraz czujniki podczerwieni, zapewnia wysokiej jakości obrazowanie i zdolności nadzoru w każdych warunkach pogodowych. W 2005 roku aparat ten zwyciężył w konkursie na nowy taktyczny bezzałogowy samolot dla jednostki wojskowej GROM, stając się tym samym pierwszym dronem wprowadzonym na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Obecnie Polska dysponuje około 40 takimi maszynami. Warmate 1, produkowany przez grupę WB, to nowoczesny system amunicji krążącej, wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP. Jest przeznaczony do identyfikacji i rażenia celów w zależności od zastosowanej głowicy, zarówno lekko opancerzonych obiektów, jak i piechoty przeciwnika. Statek może działać autonomicznie, być transportowany przez żołnierzy lub integrowany z pojazdami. Wyposażono go w autopilota, system śledzenia celu oraz moduły sterujące, które umożliwiają automatyzację lotu. Urządzenie waży 4 kg, ma długość kadłuba przekraczającą metr oraz rozpiętość skrzydeł wynoszącą blisko 1,5 metra. Napędzany jest silnikiem elektrycznym, co pozwala na lot trwający do 1,5 godziny. Uzbrojenie stanowi wymienna głowica bojowa, a nawigacja opiera się na systemach satelitarnym i inercyjnym. Pierwsza umowa na dostawę Warmate została podpisana w 2017 roku i obejmowała 100 zestawów. Kolejne zamówienie zawarto w 2022 roku na dostarczenie nowych zestawów za kwotę 50 milionów złotych. Dostawy realizowane są stopniowo, a systemy trafiają do wojsk lądowych, wojsk specjalnych oraz wojsk obrony terytorialnej. WB Electronics FlyEye to zaawansowany polski dron klasy mini, zaprojektowany do realizacji zadań rozpoznawczych, obserwacyjnych i monitorujących. Jego kompaktowa, modułowa konstrukcja umożliwia szybkie przygotowanie do startu oraz łatwy transport. Maksymalny czas lotu bez załogowca wynosi około 2,5 godziny. Dzięki nowoczesnym kamerom optoelektronicznym i termowizyjnym, dron zapewnia wysoką jakość obrazowania zarówno w dzień, jak i w nocy. System może być obsługiwany przez zespół złożony z dwóch operatorów, a jego wytrzymała konstrukcja pozwala na operowanie w trudnych warunkach atmosferycznych. W ramach umowy ramowej z 2023 roku Polska zamówiła około 400 zestawów FlyEye. W 2024 roku dostarczono 28 zestawów, co daje w sumie 112 dronów. Z kolei w latach 2010 do 2019 Polska otrzymała 31 zestawów, obejmujących 124 bezzałogowce. MQ-9 Reaper to amerykański bezzałogowy aparat latający produkowany przez General Atomics, zaprojektowany do misji rozpoznawczych i uderzeniowych. Napędzany silnikiem turbośmigłowym Honeywell o mocy 950 koni mechanicznych osiąga prędkość przelotową 313 km na godzinę, maksymalną zaś 400 km na godzinę. Zasięg operacyjny wynosi do 1850 km, czas lotu natomiast do 28 godzin. Dron potrafi wznieść się na wysokość ponad 15 km. Masa własna przekracza 2200 kg, a maksymalna masa startowa oscyluje w granicach 4800 kg. Został wyposażony w zaawansowane systemy optoelektroniczne, w tym kamery dzienne, nocne, czujniki podczerwieni i radar SAR. Może przenosić uzbrojenie takie jak pociski AGM-114 Hellfire oraz bomby kierowane GBU-12 i GBU-38, umożliwiając skuteczne ataki na cele naziemne. Polska dysponuje jednym systemem Reaper, który obejmuje kilka bezzałogowych platform powietrznych. Został on wyleasingowany od Stanów Zjednoczonych na mocy umowy zawartej w październiku 2022 roku za kwotę przekraczającą 70 milionów dolarów. Bayraktar TB2 to turecki bezzałogowy aparat wykorzystywany głównie do misji rozpoznawczych, nadzoru i ataków z powietrza. Napędzany silnikiem Rotax 912 osiąga prędkość przelotową 130 km na godzinę, a maksymalną 220 km na godzinę. Zasięg operacyjny wynosi 150 km, czas lotu zaś do 27 godzin. Dron może operować na wysokości do ponad 8 km. Wyposażony w zaawansowane systemy optoelektroniczne, w tym kamery dzienne, nocne, czujniki podczerwieni oraz laserowe systemy oznaczania celów, zapewnia precyzyjne rozpoznanie i identyfikację celów.
uzbrojony w pociski rakietowe oraz bomby kierowane, jest zdolny do precyzyjnych ataków na cele naziemne. Startuje i ląduje z klasycznych pasów startowych. Może operować w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Bezzałogowiec jest wykorzystywany do misji rozpoznania, nadzoru, operacji bojowych, antyterrorystycznych oraz misji humanitarnych i ratunkowych. Polska zakupiła dotychczas łącznie 4 zestawy dronów Bayraktar, obejmujące 24 bezzałogowce. Zostały zamówione w ramach kontraktu o wartości 270 milionów dolarów, który został podpisany w 2021 roku. W maju 2022 roku podpisano umowę na dostawę 4 bateryjnych modułów ogniowych Gladius, jednego z najnowocześniejszych systemów bezzałogowych w polskiej armii. Kontrakt o wartości 2 miliardów złotych stanowi przełomowy krok w modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Obecnie zakończono kompletację 1 modułu ogniowego, a odbiory 2 są już w toku. System Gladius, opracowany przez polską firmę WB Electronics, to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone zarówno do prowadzenia działań rozpoznawczych, jak i uderzeniowych. W skład modułu wchodzą wyrzutnie, wozy dowodzenia, pojazdy amunicyjne i obsługi technicznej, a także zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych. Wszystkie elementy są zintegrowane z systemem zarządzania walką Topaz, który zapewnia płynną koordynację działań, od rekonesansu po precyzyjne uderzenia na wskazane cele. Kluczowymi komponentami systemu są bezzałogowe statki powietrzne FT-5 Łoś oraz Gladius 2. Łoś to polska konstrukcja przeznaczona do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych. Wyposażony w 2 silniki spalinowe, może wykonywać 10-godzinne loty na wysokości do 5000 metrów, osiągając maksymalną prędkość 180 km na godzinę. Dzięki zaawansowanym głowicom optoelektronicznym, kamerom termowizyjnym i czujnikom do wykrywania skażeń, urządzenie zapewnia efektywne działania w dzień i w nocy, nawet w trudnych warunkach. Drugim elementem systemu jest Gladius 2, nowoczesny dron uderzeniowy zaprojektowany do precyzyjnego niszczenia celów oddalonych o ponad 100 km. WB Electronics rozwija tę konstrukcję z myślą o wszechstronnych zastosowaniach bojowych, w tym przenoszeniu uzbrojenia powietrze-ziemia. Jego projekt bazuje na doświadczeniach zdobytych przy budowie Łosia, a pełna integracja z systemem Topaz zapewni efektywność operacyjną w działaniach ofensywnych.